Organizatorem koncertu Zbigniewa Wodeckiego wraz z zespołem jest Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie wspólnie z gminą Radków. Koncert jest przeznaczony w wyjątkowym święcie tylko i wyłącznie dla pań, chociaż panowie też się zdarzają. Będziemy tutaj na widowni mieli około 380-390 osób i w ten sposób chcemy paniom podziękować za ich codzienny trud, złożyć życzenia, oddać im hołd. Niech ten jedną chwilę przynajmniej w tym całym roku mają dostęp do gwiazdy dużego formatu. Tego, co samego życzę, to wszystkim moim kobietom z rodzinie. Wszystkim, żeby były uśmiechnięte, żeby się nie denerwowały, żeby nie miały problemów, żeby mężowie prali, sprzątali, przynosili pieniądze do domu, głaskali, czesali i robili pedikier oraz manikier. To życzę wszystkim paniom, żeby były uśmiechnięte i żeby były szczęśliwe. Tego życzę wszystkim, przekładając 8 marca nad walentynki zdecydowanie. Pozdrawiam wszystkich czytelników portalu doba.pl. Trzymajcie się zdrowia, przyjaciół, podwyżki i uśmiechu i wszystkiego najlepszego. Czy to tylko chwila? Rozświetliło nas światło wszystkich gwiazd i już żyć bez siebie przestaliśmy umieć. Czy to tylko spotkać się w takiej chwili serce się nigdy nie myli, kiedy mówi kocham cię i lalamy wszyscy la 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 la. A ty to ma zawsze przyjechała la la la. Też ty, no, trzeba będzie bitwę na głosy zrobić. Ba, ra, ra, ra.